Witam wszystkich ponownie w Stalkerze Skopie mod Biały Otriad. Okej, co my mamy zrobić? Spisok zadani. Mistyka. Mistyka, czyli wybieram sobie to zadanie, jest dosyć blisko. Dźwięki już są w porządku, więc jak najbardziej można sobie tak grać. Jeszcze tak, chwila, moment. Troszkę naruszony jest karabin. Wymienię go sobie szybciutko, ludzie. Привет, брат. Troszkę lepszy. I cholera, troszkę lepszego tak jakby nie posiadam. Okej, tak jakby nie posiadam troszkę lepszego. Więc spadamy. Spadamy już po prostu do przodu. Zdrowie powolutku wraca mi do normy. Wezmę jednak Shotiego. I lecimy oczywiście. Jest to już tutaj. Więc spoko. Na razie działamy tylko i wyłącznie w ciągu dnia, ale to się niedługo bardzo mocno zmieni. I głównie akcja będzie się odbywała w nocy, a to za sprawą takiej prostej mechaniki, że Garrick będzie coraz częściej tracił przytomność. Coraz częściej biedaczyna będzie gdzieś budził się nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dlaczego. O, i takie tam. No i w każdym razie tu dochodzimy. No właśnie, tracimy przytomność. Okej, warto chyba. Włożysz mordę. Gdzie to? Gdzie ty jesteś? Cholera, ale mnie rzuciło. Ucieka, ucieka, ucieka. Nie uciekniesz mi, dziadygo. Zwa do cholery. Aj, nie trafiłem. Przyspieszenie. Strach. O cholery, traf to. Mnie nie bije? F2, szybko w 2. Ale jaja. To co tutaj żyje po prostu? Mięć maciarzu. O, fuck. Trzeba coś zjeść. Jutwaju! Ty tu skąd? Dobra, zaczyna się ostra jazda. Zaczyna się naprawdę ostra jazda w piąteczka. Co tu się dzieje? Ooooooo. Mocno się zaczęło dziać. Nie ustrzeliłem żadnego poltergeista. Dźwięki zaczynają mocno działać mi na nerwy. Znowu jakieś dziwne działania. Tutaj musimy zebrać to PDA i spierdylać. Bo tam rzuca. W nas. Nie. F5 raz jeszcze. Shit. Czy jest tu coś do zebrania? Nie widać. F2, F1. Oh my god. F5 powiedziałem, gro. Dobra, ledwie żyjemy. Znaczy już teraz jest zdecydowanie lepiej, ale do cholery. Wow. Dzieje się sporo. Jedno zatek. Mam takie miejsce do grania, że tak się niewygodnie myszką operuje, więc nie dziwcie się, że czasami będę nie trafiał albo strzelał gdzieś w powietrze. Tak po prostu musi być. Olejmy tego poltergeista. Lecimy z powrotem. PDA zebrane. Wow. Dobra, odwaliło się ode mnie to gówno. Dobra, od tego momentu poltki będą tam często gęsto widziane w tamtej okolicy. Ładnie. Zebraliśmy PDA, śmigamy do tej baziuchy. Komu mamy ten PDA oddać? Nie PDA, a mamy iść do doktora i opowiedzieć mu, co to było, co im stukało w ściany w nocy.
O, tak. I tutaj będzie dialog, więc za chwilę się widzimy, ludzie. Och ty, on! On u mnie! Wnutri u mnie! Oka ludzie, jeszcze raz do inwentarzy, jeszcze raz coś trzeba zjeść. Więc co się wydarzyło? Odkryliśmy, że Poldek im nie dawał spać, ale przy okazji straciliśmy przytomność na cały dzień. Cały dzień nas nie było. Doktor Ekasz nam wysłał wiadomość. Wracamy po całym dniu, pyta się, co myśmy tam tak długo robili. No, wysłałeś nas tam, żebyśmy sprawdzili ten pokój. Sprawdziłem pokój, tam Poldek mieszkał. Doktor się martwi o stan naszego zdrowia, bo nie wiemy, co się działo w ciągu tego całego dnia, co się wydarzyło w ciągu tych 24 godzin, gdzie po prostu zniknęliśmy i nie pojawialiśmy się. No i w sumie straciliśmy znowu przytomność przy doktorze. Dostaliśmy znowu zastrzyk i lekarz mówi, że musimy się udać. Już nie tylko potrzebujemy lekarza, ale potrzebujemy lekarza z prawdziwego zdarzenia. Najlepiej gdybyśmy wyszli z zony i poszli gdzieś do lekarza jakiegoś, do szpitala. Zbadać, co się w naszej główce dzieje. No, ale mówimy, że nie teraz. Teraz mamy za dużo rzeczy na głowie. Jak się uda nam wszystko pozałatwiać, to może. No i wysłał nas doktorek do Diektariewa, do którego właśnie przybyłem, i będzie dialog. Okej, ludzie. Co się wydarzyło? Diektariew nam mówi, że związał się z nim Strzelok. Mówi, że chce przybyć, ale nie może, bo został zaatakowany po drodze przez oddział monolitowców i prosi o pomoc. Na razie siedzi, broni się, ale potrzebuje pomocy. No i z Diektariewem wyszliśmy mu na spotkanie, żeby pomóc mu się uwolnić od tej grupy, która go prześladuje. No i właśnie przechodzimy do działania. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, Diektariew załatwił. I cały czas słyszymy różne głosy. Zabij Strzelka. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, mamy gościa. F2, F1. Dobra, schowajmy się tutaj wstępnie. Tu kogoś widziałem. Dobra, padł. I chyba trzeba będzie... O Boże. Chyba nie zasejwowałem. Dobra, widzimy się w tym miejscu, ludzie. Dobra, na szczęście wywaliło mnie dosyć... Dosyć bliziutko. Więc nie musimy się martwić o przechodzenie zbyt dużych lokacji, żeby wrócić do wydarzeń ostatnich. Gdzieś tutaj ten gość jest. Dobra, załatwiony. Jest. Trochę na ślepaka. O, granat tam im wybuchł. A co mi się dzieje z radiacją? Co jakiś czas mi radiacja się zjawia? Chyba to wszystko. Dobra, i lecimy obszukać ciała. Kor. Bierzemy wszystko oczywiście. Dwójeczką. Gdzieś tutaj Poldek w okolicy wyszuje. Gdzieś tutaj fatalnie Poldek wyszuje. Ciekawe bronie. Trzeba przyznać, że lucik... Nie możemy cierpieć na brak lutu. Elegancja. I tu jeszcze dwóch.
życia i... Dokładnie też nad wygląda na ziemię. Pamiętam, czy w Vanilli tak, był taki efekt kropli rozpryskujących się na ziemi. Gdzie ten poldek do cholery? Dobra, trzeba w inwentarzu zrobić porządek. Wrzuciłem nie to, co chciałem. Wrzuciłem oczywiście nie to, co chciałem. Chciałem wrzucić to i to. No i gites. Dobra, lecimy do strzelka. Tak, saving, oczywiście, że saving. Zapomniałbym znowu. I zrobić coś z radiacją. Już mamy wódeczkę. Cholery, nie mamy wódeczki. To dobra, to w takim razie przyjmujemy antyradianty. No i tutaj wymieńmy sobie broń na troszkę spokojniejszą niż shotgun. Niewiele pocisków, ale nie szkodzi. W ogóle tutaj ma być? To ma być tutaj, tak. O, jest strzelok. Idiktaryf. No, jest strzelok, pogadajmy sobie z nim. Okej, okay, strzelok dziękuję nam za pomoc. Mówi, że już mu się kończyły pieniądze, może naboje. I idziemy na bazę. Привет, brat. A na bazie mamy znowu do pogadania. Będzie kilka gadek ze strzelką, z Diektiarią i ze strzelką znowu bodajże, więc ominę wam to i opowiem, co się wydarzyło. Okej, okay, strzelok. No, привет. Wita się z nami znowu, pogadaliśmy chwilę i proponuje nam wspólną akcję. Jeden oddział monolitowców w szkole się ukrywa i chce nas zabrać ze sobą na to, żeby odstrzelić. Ale gadamy najpierw z Diektiarym, co on powie na ten temat. No i oczywiście lekarz musiał wszystko Diektiarowi opowiedzieć o stanie mojego zdrowia. Więc teraz wszyscy się martwią, co się ze mną dzieje. No ale mówimy mu, że nic nam nie będzie i puszcza nas ze strzelką. No i właśnie, idziemy do szkoły. Gdzie jest strzelok? O, jest strzelok. No, super pukawe, zauważcie sobie. Siuszatek, kłopołów pieprzony. No, prowadź stary, prowadź. Ja wezmę troszkę inną broń. Do cholery mogłem zostawić broń na bazie. Niech będzie. Nie będzie, że będę latał z tym obciążeniem. Róże, ja pusty, może. Mamy pogadać. Zapomniałem, że to trzeba pogadać. No i coś tutaj się dziwnie czujemy. Znaczy w sensie coś nam tutaj nie pasuje. Idziemy zobaczyć, o co chodzi w tej szkole. O co chodzi w tej szkole? Ciekawe, że cały czas przychodzą jakieś informacje na Widzi внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Dobra, mogą się zjawić skądkolwiek. Czy mamy pogadać? Czemu się zatrzymaliśmy? Tam fanatyki są w jakimś transie. Podchodzimy bliżej i czekajmy jego sygnału do ataku. Zrozumiałem. No i teraz wszystko cichutko. Przybliżamy się. Mamy fanatyków. Monolitowców, przypatrzmy się im. Wszyscy w kostiumach. Dobra. Chromoj, i znowu obudziłeś się, znowu straciliśmy przytomność, nie wiadomo co się wydarzyło z strzelką. I z nami również nie wiadomo co się wydarzyło. Może już go zabiliśmy, tak jak nam te głosy w głowie podpowiadały. Zobaczymy, o co chodzi po tej gadce. Będzie może coś więcej wiadomo, więc wam opowiem. Bardzo ciekawa sprawa. Okazuje się, że Chromoj jest komandorem jednego z lepszych oddziałów monolitu.
No i troszkę nas to zdziwiło i również zaniepokoiło, że monolitowiec nas tutaj wita. Zresztą nie tylko nas wita, ale znalazł nas bez świadomości, nieprzytomnego, leżącego i zranionego. Dostaliśmy kulkę w plecy, jak się okazuje. To nie stało się coś z naszą głową, tylko ktoś nas postrzelił w plecy. Więc znalazł nas w takim stanie przed szkołą. Pyta się, co się tam wydarzyło. No oczywiście nie pamiętamy. Opatrzył nasze rany i stwierdzamy, że może fajnie, pomimo że jest monolitowcem, a robi takie fajne rzeczy. Jest bardzo ciekawa kwestia, ludzie. Pytamy się w momencie Chromego, to ty jesteś z monolitu i mnie nie zabiłeś? I on mówi taką kwestię, a wam młodym tylko w głowie zabijanie. Ja już ci mówiłem, po co cię zabijać? Ty byłeś zraniony, bezpomocny i jeszcze nieprzytomny. Żal mi cię było. Bardzo ciekawa kwestia, taka mocno człowieczeństwo, pomimo że jest to monolitowiec, fanatyk. Fajnie, że to człowieczeństwo jest gdzieś tutaj zaznaczone. Czyli za nami dług, mamy u ciebie dług. No i zapewne będzie nas prosił tak o spłacenie tego długu od razu. Mają problem, chcą ustanowić bazę w przedszkolu, ale tak jakby coś ich nie wpuszcza do tego przedszkola, więc mają przygotowane C4 w podziemiach Super Samu. W ziemiach Super Sam mają przygotowane C4, które musimy wziąć i wyważyć drzwi, wysadzić drzwi i takim pomóc właśnie. Oczywiście poprosiliśmy, żeby nikt się nie dowiedział o tym, że współpracujemy z monolitem. Dlaczego? Bo jego towarzystwo tak jakby nie za bardzo się lubi z monolitowcami, a gdyby się dowiedzieli, że im pomagał, no to byłyby troszkę takie niefajna sytuacja, nie halo by było w grupce. I jednoznacznie jestem obciążony, więc ja, ludzie, se skoczę zostawić sprzęt na bazę i widzimy się, jak będę szedł już na misję. Okej, ludziska, sprawa z inwentarzem załatwiona, natomiast tutaj jeszcze mamy gościa, któremu możemy przekazać KPK znalezione. Gdzie znalezione? Znalezione w... tutaj, na górze, w domu znalezione zostało. Tam, gdzie nam dwa poltki wyskoczyły na nas z niespodzianką. I biegniemy już na misję oczywiście. O, Poldek daje sobie znać, że jest w pobliżu. Wow, będzie rzucał. Tak, będzie rzucał. Siema. No, sprawdzę, czy to nie jest coś lepszego. Nie, to nie jest nic lepszego. Dobra, lecimy na tą misyjkę. O, fuck. Dobra, może jednak załatwić Poltka. Bo to, co on tutaj wyczynia... O Boże, to jesteś tutaj, dziadygo. Dobra, śmierć cię czeka. Gdzie ty jesteś? Kurwa, w krzakach się chowa. No, fuck sake. Gdzie ty się chowasz tutaj? Jednoznacznie po krzakach mi się chował. Dobra, jest. Zdechło. Nie będzie mi tutaj, kurde, psu gameplayu. O Boże, co to tam lata? Krawosos. A ja właśnie mam tam się dostać. Skacz. Shit, ludzie, psy, krawososy, poltergeisty. Co tu się dzieje w ogóle? F5, jesteśmy w środku. To jest to, co się liczy. Olejmy. A, dobra, zastrzelimy. Strzelamy do wszystkiego, co się da. Gdzieś tutaj pobiegły.
Dobra, te drzwi mówisz, tak? Jeszcze jeden gdzieś tam pobiegł, ale olać go. Dobra, mamy zejście. Ty szmato! I odnajdujemy jakieś dwie rzeczy. Nie! Nie! Ja wiem, co to za rzeczy. Убийственника убил Ганслингер. Ты должен убийственника. Убийственника убил Ганслингер. Окей, cały czas nam głosy w głowie się odzywają, żebyśmy zastrzelili strzelka. Dobra, F5-ka. Mamy krwawienie na dodatek. Dziadyga mnie ugryzł. I biegniemy od tych krawososów. Czym dalej? Czym dalej od krawososów? Ładnie, ładnie udało się uciec z ich terytorium, więc jest dobrze. Znaleźliśmy instrumenty dla kardana przy okazji. Więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. Następny kwestik będzie ruszony do przodu. A razem z nim modyfikacja broni w końcu. I te drzwi są gdzieś po drugiej stronie. Gdzieś po drugiej stronie. Ale tutaj prawdopodobnie... Gdzieś prawdopodobnie powinny być zombiaki. Skorzystałbym z chęcią, bo na nich można trochę ammo zdobyć. Oh shit. Osiada. Dobra, nieważne. Wyczuł mnie. Wyczuł mnie, więc spadamy. I to będą te drzwi do wysadzenia. Dokładnie. Spadamy, ludzie. Zaobserwujemy sobie eksplozję. Ładnie. I teraz koniecznie quick save. Związaliśmy się z chramem, który mówi, że już idzie i żebyśmy czekali, nie wbijali do środka, ale oczywiście się nie posłuchamy. Oczywiście, że się nie posłuchamy, tylko do środeczka i będzie epicka potyczka z poltergeistami. Ciach. O, fuck, gracie pod nogi. Maszcie tego. Dobra, może teraz granatami rzucać, to nie jest to lepszy pomysł. Daj, przeszedł przeze mnie. Zginął? Dobra, załatwiony. Pierwszy poldek poległ. Nie był to ostatni. Tutaj chyba nic nie będzie. Ja sobie po prostu będę łaził. Znajdzik nie znajdę, a wyczyszczę teren z poltergeistów. O, tu będą poltergeisty. Dokładnie. Chyba macie. Padł. Ale jest drugi, jest drugi. Jest jeszcze, to chyba nie koniec. Oj, tu jakaś znajdźka powinna być. Dokładnie. Dokładnie, znajdźka elegancka. Czyli widzicie, jest pierwsza znajdźka, którą wam pokazuję. F5-ka, oczywiście, że tak. Bo tutaj groźba śmierci na tym poziomie jest bardzo dziej niż realna. Bardziej niż realna. Może się zdarzyć w każdym momencie. Po prostu cyk i koniec, cyk i koniec. Nawet nie wiesz, nie zauważysz, człowieku, kiedy straciłeś za dużo krwi, bądź coś cię nieziemsko ugryzło, napadło lub coś innego. Okej, okay. Włazimy tu. Włazimy tu. To była sala treningowa? Do WF-u? W przedszkolu? Okej, okay. No i jesteśmy... Aruże przybierie, drużysie. Chramoj. Czy jest nasz momentowiec? Ubij stryka. Kill Gunslinger. Ty должен ubić stryka. Ubij stryka. Kill Gunslinger. No i znowu głosy podpowiadające, że powinniśmy coś zrobić strzelkowi, i pogadamy z chramem
I powiem wam, o co mu chodzi, bo to nie koniec mojej imprezy z monolitowcami. No i okej. Chromy znowu nas znalazł nieprzytomnym. Z tego, co mówi, to ponoć żeśmy wdepnęli w... jak to po polsku się mówi? Rozciążka, czyli granat plus sznureczek, bądź jakiś inny wybuchowa rzecz. Sznureczek przechodzisz, sznurek pęka i coś ci wybucha za plecami. No i ponoć właśnie to się z nami wydarzyło, więc on nas znowu ratował i my znowu jesteśmy mu coś winni. Jak stąd wyjść? Znowu jesteśmy coś winni, więc Chromy znowu skorzystał z sytuacji i prosi nas o wypełnienie zadania. Mianowicie ma pewne problemy z dołgiem i prosi nas, byśmy wyniuchali z dwoma jego żołnierzami, wyniuchali, co dołg planuje. Udamy się tam oczywiście w przebraniu. No i już ci dwaj żołnierze na mnie czekają, a ja nie wiem, jak stąd wyjść do czorta. O, odkryć dwier. No z chęcią, F wciskam non-stop. Tu zamknięte. Tu się nie otwiera. A ja nie mogę wyjść. Halo? Chromy? Chromy? Ja bym naprawdę z chęcią stąd wyszedł, ale nie umiem. Nie umiem stąd wyjść. Może przez okno? No nie bardzo. Przez okno wyszliśmy. Świetnie. To były te drzwi, które wysadziłem? Nie, to nie były te drzwi. Na bank. Te drzwi, które wysadziłem, były z drugiej strony w ogóle. Ja bym jeszcze raz sobie zwiedził. Co myśmy tutaj zostawili z tyłu? Może nic, a może jakieś znajdźki jednak się tutaj czają na nas. Taka miejscowa bez znajdziek. Kuźwa, poważnie? No, żartujesz sobie. Pieprzony Poldek. No i dobra, skoro udało się wyjść, tam zginąłem, więc nie ładuję się znowu w szpony parszywych poltergeistów. Co to ja znalazłem w ogóle? Akumulatory. Ciekawe. W pewnym czasie warto było chyba się udać w końcu do Kardana, oddać mu instrumenty. A Kardan jest tak jakby tutaj chyba praczeczna, tak. Czyli w dobrym, właściwie w dobrym kierunku idziemy. Metko, dobra, ominijmy sobie szczury. Gryzony pieprzone. One w nieskończoność chyba nie będą mnie gonić. A może będą? Lecimy na bazę. Kardan, Kardan, tutaj jesteś, bracie. Przyniosłem ci instrumenty dla kalibrowki. Bywaj. Czy jesteśmy w stanie coś modyfikować i remontować? Ile to będzie kosztować w ogóle? Remont 1700, niedużo. A trochę amunicji mam mało do tego. Do choroby. Remont. Na razie się wstrzymajmy. Tam ci żołnierze monolitu mają dać mi jakieś uzbrojenie, więc może dadzą mi coś o wiele lepszego. Póki co więcej ammo do Shotiego. Granaty dwa wyrzuciłem, więc jeden granat mi został. Poważnie? Wow, co się stało?
Nieważne. Akumulatory zostawmy. Reszta może iść ze mną. Reszta może iść ze mną. Spoko. Lecimy do... Привет, брат! Lecimy do zadania. Lecimy do zadania. To będzie ostatnie zadanie w dzisiejszym dniu. Znowu Poldek? Shit! A, po prostu go ominimy. Ciach, obraz się ładnie wyklarował nam. I goście czekają, przynajmniej powinni. Co to był za błysk? Ja sobie zasywuję chyba, na wszelki wypadek. Czekają na nas. Kupiatok, kipiatok. Kto idzie? Ja od chromego. No i okej, dostaliśmy od nich cały sprzęt. Sprawdźmy, co to wpadło. To rozumiem. To ja rozumiem. Takie podarki. Hu, 100 pocisków. Gdzie wy jesteście, do cholery? Oczywiście teraz znowu obciążony straszliwie, ale lecimy. Lecimy, ale mamy w końcu sprzęt. Tylko nie mogę przycelować. Po prostu walimy tak, no tak, ciężko z tego celować. Co, czego ja oczekuję? To jest CKM, kurwa. Po chuja tu celować, to się po prostu naciska spust i się rypie we wszystkich kierunkach. To pomaga, i to po prostu pomaga. Nie trzeba celować. O, zaraz będzie chyba pierwsza możliwość wypróbowania. Nie będziemy próbowali. Szkoda, ammo. To się przyda na... Oj, zmęczyłeś się, stary. Przyda się na dołgowców prawdopodobnie. Gdzie ten Poldek do cholery tutaj żyje, mieszka, przebywa? F5. Coś czuję, że to może być długa droga. Długa droga przed nami. O, jest. Właściwy sprzęt. Установка C-23 разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. Ага, на первом пенше. На первом пенше в лифте. Czyli в... В... W windzie, no i właśnie. I lecimy do laboratorium, z tego co widzę. A ta dwójka ma nas kryć. Takie jest ich zadanie. No i ładnie, co się wydarzyło? Gościu jakiś uciekł. Ja bym z chęcią wziął coś potężniejszego w łapki. No bierz tą wódkę do nędzy. Tu jest naprawdę sporo rzeczy do zebrania. Ładnie. F5, ludzie. F5. I widzimy się prawdopodobnie w następnym odcinku. Prawdopodobnie widzimy się w następnym odcinku. Coś się kryje w laboratorium. Więc do zobaczenia. Cześć, czołem.